otwarty i uważam, że jest to jedna, jest to dobre, tak, jest to dobre. Również moje podejście, główne podejście, które stosuję, jest to, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza metoda, nie ma czegoś takiego jak najlepsza medycyna. Są różne, mają różne możliwości, natomiast każda osoba jest inna i potrzebuje czegoś innego. Ja poznałem wiele takich metod. Poznałem oczywiście te psychodeliczne formy, ale również naturalne formy, które również są bardzo skuteczne. I tak jak wiem, nie wierzę w coś takiego, że jest jedna najlepsza metoda na poznanie siebie, czy na zmianę, czy na oświecenie, sposób na oświecenie, czy po prostu na to odnalezienie siebie. Uważam, że jest wiele metod, również wiele metod leczenia. Chodzi o to, żeby znaleźć to, co z tobą rezonuje, to, z czym ty się utożsamiasz i nawet jeśli w tym momencie wydaje ci się, że to, nie wiem, nie jest dobre, to okaże się później, że to było tylko i wyłącznie procesem przejściowym. Dla mnie procesem przejściowym był rozwój osobisty i uważam, że w tym momencie jestem w stanie lepiej porozmawiać z osobami, które, że tak powiem, europejskim stylem myślenia, na zasadzie takie, że osobami bardzo logicznymi, tak? Dlatego, że potrafię przetłumaczyć osobom doświadczenia, nawet, że tak powiem, niematerialne, duchowe, dlatego, że mimo tego, że jakby doświadczyłem rzeczy związane z odgrywaniem stanem świadomości, to nadal jestem bardzo logiczną osobą i nadal jakby wiele rzeczy wychodzi ode mnie z umysłu, jeśli chodzi o przekazanie informacji w tematach rozwoju duchowego. I to również dla mnie takim początkiem było medytację, na przykład zaczynałem od, można powiedzieć, takiej ciężkiej medytacji. Jest to Vipassana Meditation, medytacja Vipassana. Jest to 10-dniowy taki, można powiedzieć, kurs w zamkniętym miejscu, gdzie przez 10 dni, przez no, kilka dobrych godzin, 8 nawet godzin medytujemy w ciszy, w spokoju, skupiając się na sobie, tak naprawdę na metodzie, po pierwsze, takiej oddechowej i na metodzie związanej ze skupieniem się na miejscach ciała. To pozwala nam na tylko i wyłącznie skupienie się na takich tradycyjnych, że tak powiem, metodach, no i bardzo głęboki, tak? Wiem, że to jest też na całym świecie, no w Polsce można tam iść za sprawą dotacji, datku, tak? Ponieważ te pieniądze służą później na poczet kolejnych uczestników. Jest do dyspozycji też wegetariańskie jedzenie, śniadanie i obiad. I no, głównie polegam na to, żeby być w ciszy, nie rozmawiając z nikim, odłączeniem od świata pod tytułem telefony, Facebook i tak dalej, skupić się na pracy z samym sobą. I to był u mnie początek, może to takie moje drogi, początki pracy, kiedy zrozumiałem, że jest coś więcej, tak? Że jednak serducho ma tutaj duże znaczenie i ten spokój mentalny, spokój duchowy również jest bardzo ważny. Więc również medytacje, które później zacząłem stosować, też jakby dużo zgłębiając się w tym zakresie, oczywiście jest wiele różnych medytacji. Wiele osób tak naprawdę rozumie medytację pod tytułem kwiat lotosu, medytujemy w ciszy i no, po to, żeby nic nie myśleć, wyłączyć nasze myśli i tak naprawdę wyłączyć nasz umysł, o niczym nie myśleć. Powiem, że taka metoda jest no, w tym momencie, w czasach, w których żyjemy obecnie, jest dosyć ciężka. I ponieważ wiadomo, może tak jak Vipassana Meditation, to jest ona około 2000 lat, gdzie mówią o tym, że to jest niezmienione i tak dalej, no to wiadomo, że może nawet kilkadziesiąt, kilkaset lat wcześniej było to łatwiejsze. W tym momencie żyjemy w procesie, kiedy mamy bardzo dużo rzeczy dookoła nas, które nas niestety nam przeszkadzają i ten sposób skupienia jest cięższy, tak? Jest ciężej się skupić, ciężej wyłączyć procesy myślowe, czy nawet po prostu starać się nie utożsamiać z tym, co jest w naszej głowie. Więc tych medytacji jest wiele. Ja głównie zajmuję się medytacją aktywną w ruchu, gdzie później przechodzę do właśnie takiej metody wyciszającej. Dlatego, że warto po prostu się wyładować,
Mówię o medycynie aktywnej, tak? Mówię, no, każdy ma tam swoje zasady. Dla mnie jest to ważne, żeby również nasze ciało mogło po prostu w pełni uwolnić się, czyli ekspresja naszego ciała może być na tyle duża, że nasze ciało zacznie uwalniać, można powiedzieć, napięcia w swoim ciele, co również wpływa na to, że uwalniamy swoje choroby, uwalniamy swoje stresy, ponieważ, no, jak niektórzy mówią, 90% naszych chorób jest związane z stresem. Jeśli chodzi o psychosomatykę, no to stres jest połączony z naszym ciałem, tak? Czyli każdy element ciała jest odpowiedzialny za konkretną chorobę, konkretny stan emocjonalny, czyli stres, czyli na przykład trzustka. Na przykład żal po spadku, czy żal po utracie kogoś, tak zwany żołądek, i tak dalej, i tak dalej. Nawet tutaj związane rzeczy z gardłem, tak? Również ekspresja, czakra gardła, tak? Gdzie jeśli spinamy, no to wiadomo, nie chcemy wyrazić siebie, no to wtedy kaszlemy, czy mamy problem z gardłem. No i jest wiele takich rzeczy, więc również jeśli chodzi o moją medytację, stosuję na przykład Osho Meditation. Aktywną medytację Osho, jednego z duchowych guru, można powiedzieć, który napisał wiele książek. Medytacja jest bardzo prosta. Polega na, można powiedzieć, godzinnej ekspresji. Jest pięć takich leveli. Pierwszy level polega na tym, że po prostu zaczynamy oddychać nosem, tak naprawdę wydychamy powietrze. I skupiamy się tylko na wydechu nieregularnym, tak? Czyli nie stosujemy żadnego stałego wzorca, tylko po prostu nieregularnie oddychamy, możemy użyć też rąk, wtedy jest to bardziej dla nas, jest łatwiejsze. Czyli może to wyglądać w taki sposób, że robimy coś takiego. Skupiamy się tylko na.